tak, jak wiesz, trzymać kochanie swoją. Do 11. To jest jedno wielkie miejsce zabawy, śpiewania, radości. Chciałem bardzo podziękować jeszcze raz organizatorom za tą drugą już imprezę, ale przypomnieć też, że wczoraj śpiewali harcerze, że 11 listopada w biegu niepodległości wystartują sportowcy, że bal niepodległości organizuje Stowarzyszenie Świętych Erasma i Pankracego i myślę, że opowieść o tym, że nie potrafimy się bawić, że nie potrafimy się cieszyć z niepodległości, to już jest taka przeszłość. Robimy to coraz lepiej i robią to mieszkańcy. Jestem bardzo dumny z tego, że miasto Jelenia Góra po prostu ograniczy się do tego, że może im trochę w tym pomagać. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem ogromnie szczęśliwa, że się po raz drugi spotykamy na tej dla mnie wspaniałej, ale mam nadzieję, że dla Was też wspaniałej imprezie. Bo to jest prawdziwe święto niepodległości. Po prostu radujemy się, zresztą Pan Prezydent o tym już wspomniał. Odchodzimy od tego smutnego obchodzenia święta niepodległości. Przecież z samego faktu, że to niepodległość, to wynika jedno. To jest jedna radość. I my właśnie już to, myślę, że w Jeleniej Górze to już na stałe zagościło. Właśnie to wprowadzamy. Tradycja, ale już się zakorzeniła, więc mam nadzieję, że wielonogórzanie będą chcieli dalej uczestniczyć w tej zabawie, bo przecież to jest zabawa. My się chcemy cieszyć świętem narodowym, świętem niepodległości, a nie smucić, krzyczeć na siebie i sobie dokuczać. Więc bardzo się cieszę, że mieszkańcy przychodzą, że się bawią. Teraz właśnie co chwilę rozdajemy śpiewniki, bo impreza to jest wspólne śpiewanie, to jest konkurs pieśni patriotycznej, to jest też jedzenie gęsi, no i oczywiście też będą koncerty, także cieszę się, że pogoda nam dopisuje. Trochę zachrypłam, bo też śpiewam, może nawet już panowie nagrali to moje śpiewanie, nie wiem, czy idealnie czyste, ale ważne, liczą się dobre intencje, to jest właśnie szalenie ważne. Także wszystkich zachęcamy, zapraszamy do udziału w tej imprezie. Pomysłodawcą i organizatorem jest fundacja imienia mojego męża Jerzego Szmajdzińskiego, a mnie przypadł w udziale zaszczyt bycia honorową patronką tej imprezy. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest takie wspólne dzieło. Mój mąż byłby na pewno zadowolony, że to robimy. Witam serdecznie, Szymon Wydra, zespół Carpe Diem. Nie jesteśmy jako Carpe Diem po raz pierwszy. Mieliśmy okazję przed paroma laty grać i w tym roku również mieliśmy okazję wystąpić w Jeleniej Górze, w tym przepięknym mieście. I tu nie chcę się podlizywać, tylko wystarczy spojrzeć na okoliczności przyrody i każdy będzie wiedział, że mówię prawdę. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy z powrotem. Przede wszystkim dzisiaj występujemy w nieco ekskluzywniejszym zestawieniu, bowiem nie jesteśmy w pełnym składzie. Dzisiaj mamy uroczystość niepodległości, prawda? Niepodległości, więc Dzień Niepodległości, więc przygotowaliśmy taki, nazwijmy to, recital akustyczny. Czyli dzisiaj wystąpię nie w pełnym zestawieniu Carpe Diem, w tym takim rockowym, zbuntowanym, tylko z moim gitarzystą i dzisiaj. Dzisiaj popłyniemy w podróż poprzez 4 dekady polskiej muzyki rozrywkowej. I już się nie mogę doczekać waszej reakcji, waszego przyjęcia, bo to będzie taki trochę refleksyjny, sentymentalny koncert i zupełnie mówię innym wyrazie.